Czy można zapisać pracownika do PPK podczas urlopu bezpłatnego? Zgodnie z ustawą o PPK osobą zatrudnioną jest osoba korzystająca z nieobecności, które nie powodują przerwy w opłacaniu składek. Wobec powyższego osoba korzystająca z urlopu bezpłatnego zachowuje status osoby zatrudnionej w rozumieniu tej ustawy tylko wtedy, gdy w miesiącu, w którym korzysta z urlopu bezpłatnego, osiągnie przychód ze stosunku pracy będący podstawą na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeśli jednak pracownik korzystał cały miesiąc urlopu bezpłatnego i nie osiągnął w danym miesiącu przychodu ze stosunku pracy, wówczas jego zapis do PPK opóźni się. Jeśli zatrudnimy pracownika i podczas pierwszych 90 dni zatrudnienia pracownik będzie korzystał cały miesiąc urlopu bezpłatnego, okres zatrudnienia liczymy bez uwzględnienia tego miesiąca. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy pracownik po upływie 90 dni skorzysta z urlopu bezpłatnego, który będzie trwał cały miesiąc, wtedy również nie zapiszemy pracownika do PPK, pomimo upływu 90 dni zatrudnienia. Wtedy jednak po powrocie z urlopu bezpłatnego zapiszemy pracownika do PPK niezwłocznie, jeśli nie złożył formularza deklaracji o rezygnację z PPK, a od pierwszego wynagrodzenia uzyskanego bezpośrednio po urlopie bezpłatnym zostaną opłacone składki na PPK.